Cześć, w tym filmie rozpakuję i recenzuję kartę bezprzewodową firmy TP-Link. Jest to model TLWN721. Z pudełka dowiadujemy się, że jest to kompatybilne ze standardem 802.11fg. Prędkość transmisji karty bezprzewodowej do 150 megabitów na sekundę. Dostępne sterowniki do pracy w systemach Windows 2000, XP Vista oraz na stronie producenta Windows 7 i 8. Szyfrowanie web WPA i WPA 2. Bezprzewodowy roaming przez punkty dostępowe. To rozpakujmy. Ta jest zapakowana w ładnym opakowaniu. Tak się prezentuje karta. W pudełku także jest płyta ze sterownikami. Najnowsze sterowniki są dostępne na stronie producenta. Oraz tam parę ulotek. Karta gwarancyjna i książka obsługi. Instrukcja obsługi pierwszej instalacji. Już przez jakiś czas korzystam z tej karty i powiem, że naprawdę jest dobra. Czasem trochę się przegrzewa, czyli nie to, że się przegrzewa, trochę się nagrzewa, ale to moim zdaniem nic nie szkodzi. Po prostu, że tak powiem, spisuje się rewelacyjnie. Tutaj z boku mamy przycisk USS do szybkiego łączenia się. Jeśli chodzi o instalację sterowników, to zazwyczaj na przykład Windows 7 w moim przypadku sterowniki zainstalowały się automatycznie same. Nie było trzeba doinstalowywać. Ale chociaż przez zalecenia producenta to lepiej instalować oryginalne, najnowsze sterowniki. To tyle w tym rozpakowaniu recenzji. Dziękuję.